Króluj nam Chryste. Jest naszą wielką radością, że w dzisiejszą sobotę, w sobotę przed Niedzielą Palmową, kończymy kurs lektorski w naszej archidiecezji i za chwilę na mszy świętej z rąk księdza biskupa Marka Marczaka 100 nowych lektorów z całej naszej archidiecezji przyjmie błogosławieństwo do pełnienia tej funkcji. Cieszymy się bardzo, że nie tylko w Łodzi, ale w różnych rejonach naszej archidiecezji ten kurs się odbywał poprzez zajęcia z Pisma Świętego, z liturgiki, także z fonetyki. Myślę, że dobrze są przygotowani przyszli lektorzy naszej archidiecezji. Prosimy w ich intencji o modlitwę, tak aby mogli wytrwać w tych także postanowieniach, które dzisiaj przyjmą na siebie. Krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości, a Boga. Kto Ciebie przystąpią ci, którzy mają być pobłogosławieni do pełnienia funkcji lektora.
czcigodny Ojcze, w imieniu tych kandydatów proszę o włączenie ich do grona lektorów przez udzielenie im błogosławieństwa do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym. Czy są świadomi zadań, jakie Kościół powierza lektorom i potrafią je pełnić? Zostali o tym pouczeni. Po ukończeniu przewidzianej dla nich formacji uważam, że są przygotowani do pełnienia tej funkcji. Drodzy kandydaci, otrzymacie dziś błogosławieństwo do pełnienia zaszczytnej funkcji lektora. Będziecie czytać Słowo Boże, zgromadzonym na liturgii wiernym. Staniecie się sługami objawionej prawdy, która rozjaśnia drogi ludzkiego życia. Spełniajcie to zadanie z wielką wiarą i miłością. Rozważajcie to słowo w sercu i bądźcie jego świadkami w codziennym życiu. A teraz wobec zgromadzonej wspólnoty wyznajcie, jakie są wasze postanowienia. Pytam każdego z was. Czy chcesz pełnić funkcję lektora w zgromadzeniu liturgicznym, aby przez to służyć Kościołowi i przyczyniać się do jego wzrostu? Czy chcesz gorliwie rozważać Słowo Boże i być świadkiem Chrystusa w codziennym życiu? Błagajmy miłosiernego Boga, aby obdarzył swoim błogosławieństwem tych naszych braci, którzy zostali wybrani do pełnienia funkcji lektora. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wielokrotnie przemawiałeś do ludzi przez proroków, a w ostatecznych dniach przemówiłeś do nas przez Syna. Pobłogosław tych wybranych członków służby liturgicznej, którzy mają pełnić we wspólnocie funkcję lektora. Spraw, aby nieustannie rozważając Twoje słowo, zostali przez nie ukształtowani i wiernie przekazywali je swoim braciom. A znak, który dziś otrzymują, niech przypomina im o Twojej miłości i podjętych przez nich zobowiązaniach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Przyjmij Księgę Pisma Świętego, otaczaj ją szacunkiem i wiernie przekazuj słowo objawione ku chwale Boga i pożytkowi wiernych. Amen. Przyjmij Księgę Pisma Świętego, otaczaj ją szacunkiem i wiernie przekazuj słowo objawione ku chwale Boga i pożytkowi wiernych. Amen. Przyjmij Księgę Pisma Świętego. Otaczaj ją szacunkiem i wiernie przekazuj słowo objawione ku chwale Boga i pożytkowi wiernych. Amen.
Przyjmij Księgę Pisma Świętego, otaczaj ją szacunkiem i wiernie przekazuj słowo objawione ku chwale Boga i pożytkowi wiernych. Przyjmij Księgę Pisma Świętego, otaczaj ją szacunkiem i wiernie przekazuj słowo objawione ku chwale Boga i pożytkowi wiernych. Amen. Przyjmij Księgę Pisma Świętego, otaczaj ją szacunkiem i wiernie przekazuj słowo objawione ku chwale Boga i pożytkowi wiernych. Amen. Przyjmij Księgę Pisma Świętego, otaczaj ją szacunkiem i wiernie przekazuj słowo objawione ku chwale Boga i pożytkowi wiernych. Przyjmij Księgę Pisma Świętego, otaczaj ją szacunkiem i wiernie przekazuj słowo objawione ku chwale Boga i pożytkowi wiernych. Amen. Przyjmij Księgę Pisma Świętego, otaczaj ją szacunkiem i wiernie przekazuj słowo objawione ku chwale Boga i pożytkowi wiernych. Amen. Przyjmij Księgę Pisma Świętego, otaczaj ją szacunkiem i wiernie przekazuj słowo objawione ku chwale Boga i pożytkowi wiernych. Przyjmij Księgę Pisma Świętego, otaczaj ją szacunkiem i wiernie przekazuj słowo objawione ku chwale Boga i pożytkowi wiernych. Amen. Przyjmij Księgę Pisma Świętego, otaczaj ją szacunkiem i wiernie przekazuj słowo objawione ku chwale Boga i pożytkowi wiernych. Amen. Przyjmij Księgę Pisma Świętego, otaczaj ją szacunkiem i wiernie przekazuj słowo objawione ku chwale Boga i pożytkowi wiernych. Amen. Przyjmij Księgę Pisma Świętego, otaczaj ją szacunkiem i wiernie przekazuj słowo objawione ku chwale Boga i pożytkowi wiernych. Amen. Przyjmij Księgę Pisma Świętego, otaczaj ją szacunkiem i wiernie przekazuj słowo objawione ku chwale Boga i pożytkowi wiernych.
Przyjmij Księgę Pisma Świętego. Otaczaj ją szacunkiem i wiernie przekazuj słowo objawione ku chwale Boga i pożytkowi wiernych. Amen. Przyjmij Księgę Pisma Świętego, otaczaj ją szacunkiem i wiernie przekazuj słowo objawione ku chwale Boga i pożytkowi wiernych. Amen. Przyjmij Księgę Pisma Świętego, otaczaj ją szacunkiem i wiernie przekazuj słowo objawione ku chwale Boga i pożytkowi wiernych. Amen. Co? Przyjmij Księgę Pisma Świętego, otaczaj ją szacunkiem i wiernie przekazuj słowo objawione ku chwale Boga i pożytkowi wiernych. Amen. Przyjmij Księgę Pisma Świętego, otaczaj ją szacunkiem i wiernie przekazuj słowo objawione ku chwale Boga i pożytkowi wiernych. Amen. Przyjmij Księgę Pisma Świętego, otaczaj ją szacunkiem i wiernie przekazuj słowo objawione ku chwale Boga i pożytkowi wiernych. Amen. Przyjmij Księgę Pisma Świętego, otaczaj ją szacunkiem i wiernie przekazuj słowo objawione ku chwale Boga i pożytkowi wiernych. Amen. Przyjmij Księgę Pisma Świętego, otaczaj ją szacunkiem i wiernie przekazuj słowo objawione ku chwale Boga i pożytkowi wiernych. Przyjmij Księgę Pisma Świętego, otaczaj ją szacunkiem i wiernie przekazuj słowo objawione ku chwale Boga i pożytkowi wiernych. Amen. Przyjmij Księgę Pisma Świętego, otaczaj ją szacunkiem i wiernie przekazuj słowo objawione ku chwale Boga i pożytkowi wiernych. Amen.
módlmy się za Kościół powszechny, aby na swoich ołtarzach nieustannie uobecniał Chrystusową ofiarę odkupienia we współczesnym świecie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za pasterzy Kościoła, w sposób szczególny za obecnego wśród nas biskupa Marka, aby dając przykład czystej miłości do Chrystusa, pociągali wielu młodych ludzi na drogę kapłańskiego powołania. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za dzisiaj pobłogosławionych nowych lektorów naszej archidiecezji, aby czytając Słowo Boże, głosili je także swoim codziennym życiem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich ministrantów naszej archidiecezji otaczających ołtarz Pański, aby Chrystus, najwyższy kapłan, błogosławił im i strzegł ich na drogach życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich cierpiących z powodu wojny. Niech Jezus Chrystus przyniesie wszystkim upragniony dar pokoju. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych na tej uczcie eucharystycznej, abyśmy zachowali godność dzieci Bożych, nieskalaną aż po życie wieczne. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący i wieczny Boże, wysłuchaj nasze modlitwy i daj nam ochotnym sercem zawsze pełnić Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego.